Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że mimo późnej pory zostałam kilka osób przed telewizorem. Może wzięliście wolne, nie musicie jutro iść do pracy. Jeżeli tak, śmiało zapraszam do wygrywania pieniędzy, no i do dobrej zabawy. Pierwsza zagadka z nami na ekranie. O co chodzi? Już tłumaczę. Należy poprzestawiać litery w obrębie poszczególnych wyrazów tak, żeby powstało przysłowie. Każde z tych słów w sumie utworzy przysłowie. Wiem, że to troszeczkę taka dziedzina, która już odchodzi w niepamięć, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie z tego typu zagadką. Już zapraszam do wspólnej zabawy. 50 zł do wygrania. Przypominam zasady i już czekam na pierwszy telefon. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na ekranie numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. No dobrze, przebrnęliśmy przez zasady. Mam nadzieję, że przez zagadkę uda nam się przebrnąć równie sprawnie i szybko. 50 zł do wygrania za pierwszą w dzisiejszym programie zagadkę. Mam nadzieję, że zostanie szybko rozwiązana, bo często to, jak szybko radzicie sobie z pierwszą zagadką, jest jakimś tam sygnałem dla nas, czy jesteście w stanie równie sprawnie radzić sobie z kolejnymi zagadkami, chociaż nie zawsze jest to warunkiem. No, ale jak już dłużej czekalibyśmy na odpowiedź przy pierwszej zagadce, to zdecydowanie byłby sygnał dla nas, że nie ma zbyt wielu osób przed telewizorem, które z chęcią rozwiązywałyby być może tego typu zagadki i wtedy reżyser zmieniłby ich typ. Na razie spróbujmy. Przysłowie. No coś, z czego korzystamy rzadziej w dobie internetu, telefonów komórkowych, gdzie komunikujemy się raczej szybko przez wiadomości tekstowe, zapominamy o czymś takim jak przysłowia. Za długie, żeby je wypowiedzieć czy zapisać, więc po prostu używamy ich rzadziej, ale może nasze babcie, mamy jeszcze od czasu do czasu jakieś przysłowie przytoczą. Jeżeli tak, warto spróbować rozwiązać właśnie tę zagadkę, która jest na ekranie. Mam nadzieję, że sobie sprawnie poradzicie. Pierwsze 50 zł dziś do wygrania. Jeżeli już ktoś ma pomysł, nie czekajcie. Jak najszybciej wybierzcie numer do studia i cieszcie się wygraną. O to właśnie chodzi w tym programie. Jak do studia trafić? Jeden numer 704 304 310. Oczywiście wybieramy ten numer jak najszybciej, jak mamy przygotowaną odpowiedź. Przysłowie. No, ciekawa jestem, kto będzie najszybszy, kto sobie najsprawniej poradzi z zagadką. No, niestety ten typ zagadki, z którym to nie jest taka zagadka, którą rozwiązujemy od tak na wstrzyknięcie palcem. Gdyby to było do ułożenia jedno słowo, no to jeszcze moglibyśmy tutaj spróbować jakoś tak na szybko, jak to się mówi, z zagadką sobie poradzić. Ale tutaj jest całe przysłowie, w tym przypadku składa się z czterech wyrazów, także trzeba tutaj popróbować, pokombinować, rozszyfrować. Może wystarczy dwa wyrazy, może trzy i już coś tam w głowie zaświta, coś się pojawi. Natomiast jeżeli nie znasz dobrze przysłów, no to trzeba tutaj nad każdym wyrazem popracować i ułożyć każdy wyraz, zanim wybierze się numer do studia. 50 zł czeka na kogoś, kto być może już poradził sobie z zadaniem. Nie czekajcie, aż ktoś Was wyprzedzi, no bo szkoda. Nawet jeżeli konkurencja niewielka o tej godzinie, to zawsze jest ryzyko, że ktoś inny Cię wyprzedzi. Jeżeli już znasz odpowiedź, jak najszybciej traf tutaj do studia i ciesz się wygraną. 704 304 310 to numer do studia. Zapraszam kogoś, kto być może już poradził sobie z zadaniem. No, kto pierwszy, ten lepszy. Słuchajcie, ta zasada w programie się sprawdza, bo tutaj liczy się no nie tylko sama umiejętność rozwiązywania zagadek, ale przede wszystkim to, jak szybko jesteście w stanie sobie z nimi radzić. No i teraz pytanie, czy ktoś już sobie poradził z tą zagadką, którą widzicie na ekranie? No,
czy jest przed telewizorem ktoś, kto już wie, jaka jest odpowiedź. Słuchajcie, nie czekajmy, bo chcielibyśmy jak najszybciej przejść do kolejnych zagadek, a to jest pierwsza zagadka. Ja wiem, że tak jak już wspominałam, nie jest to zagadka, którą rozwiązujemy od tak, ale przed chwilą się pojawiła, także jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto od razu wykorzystał ten czas i przyjrzał się tej zagadce w momencie, kiedy się pojawiła na ekranie, to może już zna odpowiedź. Jeżeli tak, nie ma co czekać, trzeba jak najszybciej wybierać numer do studia. 50 zł do wygrania, 704 304 310 to numer, który tutaj do mnie prowadzi. Oczywiście zapraszam kogoś, kto odpowiedź zna, bo jeżeli nie wiesz, jak brzmi odpowiedź, nie wybieraj numeru. Daj szansę komuś, kto już faktycznie z zadaniem sobie poradził. Przysłowie. Kto już wie? No, kto nie śpi? Ja wiem, że jest późno, ale może jakieś pojedyncze osoby przed telewizorem? Ja naprawdę nie czekam na tłumy. Jeżeli jest te kilka osób, które jeszcze czują się na tyle przytomne, niezaspane, że są w stanie sobie radzić z zagadkami, no to śmiało. Reżyser mówi 2 minuty, tyle jestem w stanie przeznaczyć jeszcze na tę zagadkę. No i mam nadzieję, że w tym czasie usłyszę telefon. Zegar tyka, a ja nasłuchuję dźwięku telefonu tutaj w studio. Pamiętajcie, nie czekamy, jeżeli znamy odpowiedź, wybieramy numer do studia. Szkoda czekać, bo już mogłyby się pokazać kolejne zagadki na ekranie i tym samym więcej osób będzie miało szansę na wygrane, bo jeżeli tempo będzie dobre w programie, to więcej zagadek uda nam się rozegrać. Także śmiało, czas biegnie, zostało 1,5 minuty, także jeżeli wiesz, jaka jest odpowiedź, to to jest czas na wybranie numeru do studia. 704 304 310. Kto już rozszyfrował to przysłowie? Wykorzystajcie tę szansę, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, że program już się rozpoczął, już trwa, a ci, którzy być może się zorientowali, dopiero przyglądają się zagadce, nie znają jeszcze odpowiedzi. Jeżeli ty już wiesz, jak brzmi to przysłowie, nie czekaj, szkoda czekać. Została minuta i kilka sekund, także no, na zastanawianie się tutaj czasu za bardzo nie ma. To jest czas na szybkie wybranie numeru do studia. Niecała minuta. Kto zdąży? Jeszcze raz dyktuję numer. Uwaga, 704 304 310. Pół minuty. No co jest? Słuchajcie, wszyscy śpią, 20 sekund. Jak brzmi odpowiedź? Kto poradził sobie z zagadką? Śmiało, 704 304 310. Zostały sekundy i musimy przejść dalej. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No jak brzmi to przysłowie? Naprawdę nikt sobie nie poradził? Czy po prostu o takiej godzinie potrzebujecie więcej czasu? A może faktycznie nie wszyscy zorientowali się, że program już trwa? Ja wiem, długi weekend, pewnie mieliście jakieś inne plany na dzisiaj i albo zdążyliście już zasnąć po intensywnie spędzonym dniu, albo położyliście się wcześniej spać, bo na przykład jutro planujecie jakiś, no nie wiem, spacer czy jakiś wypad wczesną porą. No dobrze, a kto nie śpi i nie jest bardzo senny, bo jest w stanie poradzić sobie z zagadką? Czy jest chociaż jedna taka osoba? Bo jedna osoba wystarczy, żeby tę zagadkę rozwiązać, żebyśmy mogli przejść dalej. Śmiało. Ktoś musiał sobie poradzić. Słuchajcie, jednej osoby potrzebuję, jednej osoby. Naprawdę nikt sobie nie poradził? No, słuchajcie, przy tych
pierwszych rozgrzewkowych zagadkach. No i jest telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. 50 zł wędruje w Pani ręce. W ostatniej chwili usłyszałam telefon, bo reżyser już postanowił zmienić zagadkę. Ta zagadka zdążyła zniknąć, a mimo to udało mi się usłyszeć telefon. No dobrze, 50 zł. Kolejne 50 zł. Za to tym razem. No. Ta sama zagadka, czy ta sama, tego samego typu, tyle że inne przysłowie. Jakie tym razem? Pozostajemy w tej tematyce, czyli wciąż szukamy przysłowia, ale tym razem innego. No słuchajcie, mam nadzieję, że pójdzie nam sprawniej niż przy tej pierwszej zagadce. Może kwestia tego, że nie każdy właśnie zdążył się zorientować, że program już trwa, że już można wygrywać pieniądze i stąd to moje oczekiwanie na telefon. No dobrze, to teraz próbujemy nadrobić ten czas i rozwiązać tę zagadkę jak najszybciej. Ja wiem, że przysłowia to taka dziedzina, która już odchodzi w niepamięć, ale myślę, że jeszcze jest chociaż garstka osób, które potrafią się dobrze poruszać w tej dziedzinie i kojarzą kilka przysłów. A jeżeli tak, warto wziąć udział w zabawie, bo właśnie w tym momencie mamy z taką zagadką do czynienia. Jedna tego typu już za nami, chociaż chwilę musiałam czekać na zwycięzcę, ale tak jak mówiłam, mam nadzieję, że to nadrobimy, że to była kwestia tego, że nie wszyscy zorientowali się, że program już trwa. No dobrze, wiem, że chociaż jedna osoba jest przed telewizorem i nie śpi. Czy jest ktoś jeszcze, kto również chciałby wygrać 50 zł, a do tego zna kilka, może kilkanaście przysłów i jest w stanie rozszyfrować tę zagadkę? Jeżeli tak, zapraszam do studia. 704-304-310 to numer, który do mnie prowadzi. Oczywiście nie wybieraj numeru, jeżeli nie znasz odpowiedzi. Czekam na kogoś, kto faktycznie poradził sobie z zagadką. Albo właśnie sobie radzi i za moment usłyszę telefon. A może pani, która przed momentem wygrała pieniądze przy okazji poprzedniej zagadki, spróbuje raz jeszcze swoich sił i zgłosi się i tym razem po wygraną. Każdy, kto próbuje, ma szansę. Jeżeli poradzisz sobie z zagadką, nie ma znaczenia, czy dzwonisz tutaj po raz pierwszy, czy już chcesz spróbować swoich sił po raz kolejny. Ważne, żeby mieć przygotowaną odpowiedź, jak wybieramy numer do studia, bo wtedy mamy szansę na wygranie pieniędzy. Kolejne 50 zł. Dla kogo tym razem? No śmiało, kto jeszcze nie śpi? Czy jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, która poradziła sobie z zagadką? No bo reżyser znowu będzie nas tu musiał czasowo ograniczać, ale miałam nadzieję, że przy tej kolejnej zagadce obejdzie się bez tutaj jakichś dodatkowych zabiegów ze strony reżysera, żeby móc zagadkę sprawnie rozwiązać. No ciekawa jestem, czy już ktoś sobie poradził. No nie jest to długie przysłowie, sami przyznacie. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, prawda w oczy kole. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, że tak. 50 zł dla pana, no cieszę się, że udało się rozwiązać tę zagadkę. Szybciej poszła ta zagadka od poprzedniej. No dobrze, to już dobry znak. Miejmy nadzieję w takim razie, że uda nam się to dobre tempo utrzymać. Oj, chociaż nie będzie łatwo, bo nagle z takiego krótkiego przysłowia zrobiło nam się dłuższe. No dobrze. Miejmy nadzieję, że komuś z Was się uda w takim razie.
pamiętajcie, od razu jak zagadka pokazuje się na ekranie, warto się jej przyglądać, bo wtedy macie tę przewagę czasową nad innymi. Nie wszyscy zorientowali się, po pierwsze, że program już trwa, po drugie, że już kolejna nowa zagadka pojawiła się na ekranie. Może ktoś w międzyczasie pobiegł do kuchni zaparzyć herbaty czy kawę, a ty już siedzisz, przyglądasz się zagadce, już próbujesz ją rozszyfrować. No to dobrze, warto wykorzystać te dodatkowe sekundy, bo jest szansa, że wówczas szybciej poradzisz sobie z zagadką. 50 zł, kolejne 50 zł do wygrania, ale już nieco dłuższe przysłowie do rozszyfrowania, także warto skupić się na zagadce i jak najszybciej ją rozwiązać. No, próbujemy, śmiało. Jeszcze zagadka jest na ekranie, jeszcze nie usłyszałam telefonu, także każdy z Was, kto próbuje się z nią zmierzyć, ma szansę na wygranie kolejnych pieniędzy. Już kilka osób wygrało, no ale to dopiero początek. Ja mam nadzieję, że znacznie więcej osób zdąży ugościć dzisiaj w programie, a to wszystko zależy od tego, jakie tempo w rozwiązywaniu zagadek gdzieś się narzucicie. Wiem, że jest bardzo późno, więc nie mam co liczyć na jakiś tutaj ekstremalnie szybki czas rozwiązywania zagadek, bo przecież jak jesteśmy senni czy zmęczeni, to nie da się tak szybko zagadek rozwiązywać, ale jeżeli ktoś z Was próbuje swoich sił, to jest szansa, że sobie poradzi. Nawet jeżeli będzie to te parę sekund dłużej niż gdybyśmy na przykład rozwiązywali tę zagadkę w ciągu dnia, no to myślę, że jest warto. 50 zł do wygrania. Kto następny dołączy do grona zwycięzców? Może jest już przed telewizorem ktoś, kto sobie z zagadką poradził, to nie czekamy na konkurencję. Nawet jeżeli niewielka, zawsze jest ryzyko, że ktoś nas wyprzedzi. Czasem naprawdę chwila decyduje o tym, że ktoś inny szybciej chwyci za telefon, wybierze numer i będzie się cieszył wygraną. Także jeżeli tylko udało Wam się zagadkę rozwiązać, zapraszam jak najszybciej do studia. 704-300-4310. Nie trzeba się tu fatygować osobiście. Nie, wystarczy wybrać numer i podać poprawną odpowiedź. Także no, myślę, że prosty sposób na to, żeby wygrać szybko pieniądze, ale trzeba znać odpowiedź. To jest najważniejsza kwestia. No, 50 zł czeka. No i ja czekam na telefon od kogoś z Was, bo nie ukrywam, że im szybciej uda nam się zagadkę rozwiązać, tym szybciej przejdziemy do kolejnych, a przecież o to właśnie chodzi, żebyście wygrywali pieniądze. Oczywiście jest to możliwe wtedy, kiedy radzicie sobie sprawnie z zagadkami, bo im szybciej rozwiązujecie zagadki, tym więcej osób wygrywa, tym więcej zagadek uda nam się zaprezentować. Późna pora, więc też dlatego chciałabym utrzymać dobre tempo, bo o takiej porze, jeżeli to tempo jakoś bardzo zwolni i będziemy się dłużej zastanawiać przy jednej zagadce, to obawiam się, że te osoby, które są przed telewizorem, mogą przed tym telewizorem przysnąć, a wtedy to już w ogóle nie porozwiązywalibyśmy kolejnych zagadek. Także umówmy się, że kto zna odpowiedź, to jak najszybciej trafia tutaj do studia, po pierwsze po wygraną, po drugie, żeby dać szansę innym osobom na wygrywanie pieniędzy przy kolejnych zagadkach. 704 300 4310. To jest numer, który widzicie w dole ekranu.
i to jest numer, który wybieramy jak najszybciej, jak już mamy przygotowaną odpowiedź. Jeżeli rozszyfrowaliście to przysłowie, naprawdę nie ma na co czekać. Wiem, że wśród tych nielicznych osób obecnych o tej godzinie przed telewizorem na pewno są takie osoby, które po prostu już nie pamiętają za bardzo tej dziedziny, nie są mocni w przysłowiach. No, takie osoby zapewne odpuszczą rozwiązywanie tego typu zagadki, ale jeżeli ty akurat należysz do takich osób, które jeszcze pamiętają niektóre przysłowia, są w stanie przypomnieć i przyglądając się tej zagadce, próbując te litery poprzekładać w odpowiedniej kolejności, trafią gdzieś w głowie na to przysłowie, no to naprawdę szkoda by było nie wykorzystać szansy na wygranie pieniędzy. 50 zł czeka. No, czy ktoś już sobie poradził? W każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was. Już chwileczkę przyjrzeliście się tej zagadce. Ja wiem, że no nie mogę liczyć na szybsze rozwiązanie tej zagadki od poprzedniej, bo to poprzednie przysłowie składało się tylko z 3 lub 4 wyrazów. Tutaj tych wyrazów jest troszeczkę więcej. Także i więcej zastanawiania się. Ale może jest już ta pierwsza osoba, która może powiedzieć: tak, wiem, przyjrzałem się tej zagadce i już wiem, jak brzmi to przysłowie. No to tyle wystarczy, żeby sięgnąć po pieniądze. Ja naprawdę nie muszę tutaj słyszeć więcej osób. Jedna osoba wystarczy. Jedna osoba, która poradziła sobie z zadaniem, trafia do studia podając to przysłowie i wygrywa pieniądze. 50 zł do wygrania, no ale czy ktoś sobie poradził z zagadką, bo do tej pory telefonu nie usłyszałam, a dobrze by było, żebyśmy już przeszli dalej. Kto gotowy? 704 304 310. No mam nadzieję, że reżyser da jakąś łatwiejszą zagadkę na za chwilę, bo ta chyba trochę za trudna. No nie wiem, czy jakieś mało popularne przysłowie, czy po prostu za długie. Jest telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Czego Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. No i to jest prawda. 50 zł wędruje w pani ręce. Życiowe przysłowie, to fakt. Jak to bywa z przysłowiami? No to biegniemy dalej. Słuchajcie, kto nie kojarzy przysłów, a nie jest jeszcze senny i ogląda program, to przynajmniej może sobie poprzypominać albo nauczyć się czegoś nowego. No dobrze. Trochę krótsze przysłowie, ale czy łatwiejsze? Kot czy meme? No nie brzmi to jak początek przysłowia, ale mam nadzieję, że ktoś z Was zmierzy się z tym zadaniem i ułoży w prawidłowej kolejności te litery, podając tutaj kolejne przysłowie. Co tym razem? Kolejne 50 zł do wygrania. No już kilka zagadek udało się rozwiązać, a za każdym razem, kiedy już myślałam, że pewnie wszyscy śpią, że może zbyt trudne przysłowie, albo po prostu przed telewizorem są osoby, które faktycznie już nie pamiętają, nie kojarzą tych przysłów, to właśnie w tym momencie słyszałam telefon i zagadkę udawało się rozwiązać. Także no jestem dobrej myśli, skoro już kilka zagadek właśnie tego typu za nami, to znaczy, że jednak niektórzy z Was te przysłowia kojarzą, pamiętają. Może nie tak dobrze, żeby od razu od tak zagadkę rozwiązać, ale prędzej czy później, przyglądając się tym literom, próbując je odmieszać, czy to w pamięci, czy przepisując na kartkę, ktoś z Was jest w stanie natrafić na to przysłowie, które faktycznie tu się wśród tych liter ukryło. 50 zł do wygrania, czekam już na kolejnego zwycięzcę.
spokojnie, przyjrzyjcie się zagadce, bo ona się dopiero pojawiła na ekranie, także uważnie przeanalizujcie każdą literę i spróbujcie coś z tym zestawem liter zrobić. Przypominam, że litery są przemieszane jedynie w obrębie poszczególnych wyrazów, także w ten sposób próbujemy je odmieszać. 50 zł czeka. Siedem wyrazów, nieco mniej niż przy poprzedniej zagadce, więc miejmy nadzieję, że sprawniej poradzicie sobie z tą. Natomiast no, czy bardziej znane przysłowie, tego nie wiem. Dowiemy się, jak usłyszymy telefon od kogoś z Was, bo tak to bywa z tymi przysłowiami, że no, może przy niektórych da się powiedzieć bardziej znane, mniej znane, ale są takie przysłowia, z którymi trudno, czy na tę stronę, czy na tę stronę, bo dla jednych to przysłowie może być kojarzone, bo akurat u niego w domu babcia często powtarzała właśnie to przysłowie, ale może się zdarzyć, że ktoś inny powie, no nie, ja akurat tego przysłowia tak często nie słyszałem. Gdzieś tam kojarzę, jak już ktoś wypowie, ale tak, żeby je znać dobrze, to nie. Także różnie faktycznie z tą kategorią, z tą dziedziną bywa. No miejmy nadzieję, że ktoś sobie jednak poradzi. Szansa wciąż jest. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, także staram się cierpliwie czekać na kolejnego zwycięzcę. Ja wiem, że jest późna pora, że być może intensywnie spędzacie długi weekend, więc niewiele osób mogło pozwolić sobie na to, żeby odpocząć o tej godzinie przed telewizorem i nie iść jeszcze spać. Także staram się Was nie pospieszać i w miarę cierpliwie czekać na telefon, chociaż nie ukrywam, że chciałabym słyszeć te telefony jak najczęściej, bo wtedy szybciej będę Wam rozdawać pieniądze, więcej zagadek rozegramy i więcej osób wygra, a przecież o to chodzi. 50 zł. Jak brzmi to przysłowie? No już wygrały dwie panie, wygrał pan. Może któreś z tych osób, które faktycznie już wygrywały pieniądze przy poprzednich zagadkach, jeżeli są to osoby, które dobrze czują się w tej dziedzinie, sprawnie poruszają się po tych przysłowiach, no to może z tą zagadką też się uda. A może jest ktoś nowy, kto dołączył do zabawy, włączył przed chwilą telewizor i też próbuje swoich sił i też uważa, że przysłowia to jest coś, co dobrze pamięta, co zna i jest sobie w stanie radzić z takimi zagadkami. No to oczywiście również zapraszam. Nieważne, czy usłyszę tutaj osobę, która już raz wygrała, czy kogoś nowego, ważne, żebym jak najszybciej usłyszała telefon i mogła oddać Wam pieniądze. Kolejne 50 zł czeka. No i co? Ktoś już wie? No bo myślę, że zdążyliście się już domyślić, że na pewno nie chodzi o żadnego kota o imieniu Chimeme. Na pewno chodzi o coś innego, o przysłowie. Po prostu te litery są pomieszane. Trzeba je odmieszać tak, żeby utworzyły przysłowie.
słuchajcie, doczekaliśmy się. Reżyser mówi, okej, pomogło przy poprzedniej zagadce, może teraz też się uda. 2 minuty. Takie tutaj ograniczenie czasowe, żebyśmy się za bardzo nie zatrzymali tutaj przy tej zagadce. Zegar wystartował. Ja wiem, że o takiej porze, nawet jak próbujemy rozwiązywać zagadki, to zapominamy o tym tempie, bo to późna pora, a tak nocną porą nie czujemy tej potrzeby pośpiechu i jakoś tak spokojnie rozwiązujemy te zagadki. Ale czasami warto się pospieszyć, bo im szybciej usłyszę zwycięzcę, tym szybciej pobiegniemy do kolejnych zagadek. Zostało nam 1,5 minuty. Czy zdążę w tym czasie usłyszeć telefon? Kto już wie, jak brzmi przysłowie, niech wybierze numer jak najszybciej do studia. Kto nie wie, no nie wiem, czy minuta 20 to wystarczy na rozszyfrowanie tej zagadki. Chyba, że już tam coś świta, już się czegoś domyślasz i zdążysz się zorientować w ciągu tej minuty i kilkunastu sekund. Jeszcze szansa jest. 50 zł do wygrania. Jeszcze raz dyktuję, jak trafić do studia. 704 304 310. I uwaga, minuta. Sekund. Nie czekamy. Kto wie, jaka jest odpowiedź, wybiera numer do studia. Kto nie wie, popatrzy, jak wygrywają inni i być może spróbuje swoich sił w kolejnej zagadce. 30 kilka sekund. Kto zakończy zagadkę? Kto już wie, jak brzmi to przysłowie? 0,5 minuty. Ja wiem, że przysłowie to taka dziedzina, która faktycznie w tych czasach odchodzi w niepamięć, ale do tej pory poradziliście sobie już z kilkoma zagadkami właśnie związanymi z przysłowiami. Także mam nadzieję, że i tym razem daliście sobie radę. Może nie tak szybko, jak moglibyście sobie z tą zagadką poradzić w ciągu dnia, ale mam nadzieję, że ktoś już zna odpowiedź. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Słuchajcie, musimy się pospieszyć. Czas tej zagadki minął. Nie chciałabym, żeby reżyser zmienił tę zagadkę bez zwycięzcy, a jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi, to tak właśnie będzie zmuszony zrobić. Byłoby szkoda, skoro zagadka już pojawiła się na ekranie, skoro być może ktoś z Was podjął się tego zadania, żeby ją rozwiązać, no to dlaczego mielibyśmy teraz zagadkę zmienić, nie słysząc telefonu? No ale jeżeli ktoś sobie poradził z tą zagadką, to nie zwleka, nie czekasz, coś tutaj się wydarzy, bo jeżeli reżyser zmieni zagadkę, będzie już za późno. Jeszcze szansa jest. 50 zł do wygrania. Kto wie, jakie to przysłowie? 704 304 310. Dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Bardzo dobra odpowiedź. 50 zł jest pani. Świetnie. No myślę, że znamy to przysłowie, chociaż pewnie są bardziej znane. Reżyser mówi, dobrze, zmieniamy typ zagadki, ale pozostajemy przy kategorii. Okej, okay, no to już rozumiem. Czyli nadal mamy do czynienia z przysłowiem, ale już nie mamy wszystkich liter do dyspozycji, które trzeba odmieszać. Mamy jedynie niektóre litery wpisane już w odpowiednie miejsca, czyli tam, gdzie mają się pojawić. Natomiast resztę tych pustych kwadracików musimy uzupełnić sami
no, nieco trudniej, ale jak to bywa w programie, skoro jest trudniej, jest więcej pieniędzy. Reżyser zaproponował 100 zł. Miejmy nadzieję, że te pieniądze szybko powędrują do swojego nowego właściciela. Próbujemy, przyglądamy się, przeanalizujmy najpierw ten diagram, który tutaj widzimy. Oj. Tak patrzę tutaj na te litery i widzę, że reżyser tak poskąpił nam po pierwsze tych liter, bo nie ma ich za wiele. Po drugie, nie ma ani jednej pierwszej litery w wyrazie, a to one najbardziej, myślę, pomagają nam w rozwiązywaniu zagadek tego typu. A tutaj tak, w pierwszym słowie ostatnia litera, w drugim słowie ostatnia litera, w trzecim słowie środkowa, w czwartym środkowa i ostatnia, potem znów środkowa i ostatnia, środkowa, ostatnia, środkowa. Środkowa i ostatnia. No jakoś tak nam tutaj reżyser rozlosował te litery dziwnie, że ani jeden wyraz nie zaczyna się od tej pierwszej litery. No, miejmy nadzieję, że to ułożenie liter nie sprawi, że jakoś będziecie się dłużej zastanawiać nad rozwiązaniem, tylko że uda się tę zagadkę też sprawnie rozwiązać. Innego typu zagadka to fakt, ale też chodzi o przysłowie, także jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto czuł się od początku mocny w tej dziedzinie, być może już rozwiązał jedną z zagadek, to teraz też może spróbować swoich sił, bo myślę, że o tak późnej porze po pierwsze nie ma wielu osób przed telewizorem, po drugie pewnie garstka osób te kategorie, czyli przysłowia lubi albo czuje się mocna w tej dziedzinie. Także tym bardziej warto, żeby każda z tych osób, która te przysłowia kojarzy, spróbowała swoich sił, bo jest szansa, że wtedy ktoś sobie w miarę szybko poradzi. Więcej pieniędzy do wygrania, bo zrobiło się trudniej, już nie mamy, tak jak wcześniej, całego zestawu liter, tylko że pomieszanych, które wystarczy odmieszać. Tutaj mamy podane niektóre litery, już w tych miejscach wpisane, w których one mają się pojawić w tych słowach, natomiast no, całą resztę tych niebieskich kwadracików musimy sami uzupełnić odpowiednimi literami. Jest nieco trudniej, ale więcej pieniędzy do wygrania. Tu Was czeka. No dobrze, nie zagaduję Was, bo pewnie chcecie skupić się na zagadce, przyjrzeć się, przeanalizować każdą literę. Proszę bardzo, to jest czas dla Was. Próbujemy sobie poradzić z zagadką. No i co? Za trudne? No, a jakbyśmy zaproponowali więcej pieniędzy, no fakt, że z tego powodu zagadka nie zrobi się prostsza, ale może jest przed telewizorem ktoś, kto liczył na propozycję wyższej wygranej i dlatego do tej pory nie mierzył się z zagadką. No a to jak do wygrania będzie nawet 1000 zł? Czy wtedy spróbujesz? No, to niech będzie. Gwarantowana 100 za rozwiązanie zagadki i 900 zł to bonus. Można wygrać te pieniądze, odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 1000 zł do wygrania. No jest o co walczyć, duże pieniądze. Pytanie, czy jest komu walczyć, bo jednak z minuty na minutę robi się coraz później, więc coraz mniej osób jest przed telewizorem, także mam nadzieję, że nie zabraknie takich osób, które chętnie podejmą się wyzwania i spróbują rozwiązać zagadkę.
uzupełniamy brakujące litery. Wiem, że brakuje więcej niż jest tych, które widzimy, ale może ktoś sobie poradzi. No jest o co walczyć, bo wygrać można nawet 1000 złotych. No tylko pytanie, czy komuś się chce o takiej porze po prostu przyglądać zagadce i uzupełniać te litery. No gdyby chodziło o ułożenie jednego słowa, to podejrzewam, że może raczej chętnych by nie zabrakło, przynajmniej tych kilku osób, ale w sytuacji, kiedy całe przysłowie musimy rozszyfrować, to jeszcze przysłowie, no to coś, co odchodzi w niepamięć w obecnych czasach. Reżyser mówi, dobra Ewa, nie narzekaj, ja dorzucę kilka literek i zaproponuję nawet 2000 złotych do wygrania, ale, no właśnie, zawsze musi być jakieś ale przy tych dobrych propozycjach, umówimy się, że do godziny 2 zagadka zostanie rozwiązana. Co wy na to, żeby naprawdę nie zatrzymywać się tutaj dłużej przy tej zagadce, skoro czekają pieniądze. Jest pierwsza 57 sekundami, czyli mamy niecałe 3 minuty na rozwiązanie tej zagadki. No to nie zastanawiamy się teraz, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na zagadce i próbujemy ją rozwiązać. Pojawiło się kilka liter i to niektóre nawet pierwsze. Jeżeli to komuś pomogło, to zapraszam. Jeżeli przyjrzałeś się wcześniej zagadce, powiedziałeś, a nie wiem jakie to przysłowie i nie próbujesz szukać kolejny raz, zastanów się, przyjrzyj się ponownie, dlatego że pojawiły się niektóre litery. Może to sprawi, że gdzieś tam ta lampka się zapali w głowie i powiesz, tak, to jest ten i ten wyraz, wcześniej brakowało mi tej litery i na to nie potrafiłem wpaść, teraz się udało. No to śmiało, do wygrania nawet 2000 zł, więc naprawdę jest o co walczyć. Pytanie, kto się zmierzy z tą zagadką. Zostały 2 minuty do godziny 2, a tak jak już wspominałam, reżyser chciałby, żeby do 2 ta zagadka zniknęła z ekranu, żebyśmy już mogli przejść dalej. Tym bardziej, że no, do godziny 2 to jeszcze te kilka osób przed telewizorem możemy zastać. Zresztą zastaliśmy, bo już kilka zagadek za nami. Natomiast po 2 jednak tych osób znacznie ubywa przed telewizorem, no bo to taka pora, że nawet jak już wysiedzieliśmy do tej pierwszej, no to jeszcze, ale 2 godzina, no to pewnie część osób pomyśli, trzeba iść spać, wypada iść spać. No właśnie, także będzie szkoda, jeżeli kolejne osoby się poddadzą, nie będzie komu rozwiązywać zagadek, więc żebyśmy do 2 przeszli dalej, do być może czegoś prostszego. Nie wiem, czy reżyser dalej będzie się trzymał tej kategorii, czyli przysłowia, czy zaserwuje nam coś innego. Zobaczymy, jak kolejna zagadka pojawi się na ekranie. Została minuta do godziny 2. Zdążymy? Kto już wie, nie czeka do 2, tylko teraz wybiera numer do studia. Im szybciej rozwiążemy tę zagadkę, tym lepiej. 704 304 310. Niecałe pół minuty zostało, no odliczanie trwa, a nawet 2000 zł do wygrania, ta kwota wciąż tutaj jest, jeszcze nie usłyszałam telefonu. Uwaga, kilkanaście sekund i no zbliża się 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, wybiła 2, co prawda jeszcze wciąż 2 jest, ale wolałabym już usłyszeć telefon, oddać wam pieniądze i przejść dalej. Jakie to przysłowie? Kto się nie przestraszył tej dziedziny? Bo ja wiem, że te przysłowie już odchodzą w niepamięć i może po prostu słysząc przysłowie doszliście do wniosku, że nie próbujecie swoich sił, bo i tak nie dacie sobie rady z zagadką. No, mam nadzieję, że nie każdy tak pomyślał, bo do wygrania nawet 2000 zł. Kto wie, jakie to przysłowie? Potrzebuję jednej osoby.
reżyser mówi, no to może ja podniosę jeszcze nagrodę. No ale myślisz, że to coś da, no bo wiesz, ja się oczywiście bardzo cieszę. O, a to sporo podniósł reżyser, no bo zaproponował nawet 4000 zł do wygrania, tylko no to na pewno nie sprawi, że ktoś, kto nie wie, jaka jest odpowiedź, jak zobaczy więcej pieniędzy, to nagle go olśni, no bo to nie w ten sposób działa. Reżyser mówi, no dobrze, ale może to będzie motywacja dla takiej osoby, która już przysypiała przed telewizorem i powiedziała, o takie pieniądze nie walczę, gdyby reżyser zaproponował więcej, no to może bym spróbował zagadkę rozwiązać. No to warto rozważyć swoją decyzję raz jeszcze, bo wygrać można nawet 4000 zł. No niewątpliwie jest to jakaś dodatkowa mobilizacja. Nie sprawi, że zagadka będzie prostsza, ale na pewno sprawi, że być może z chęcią będziemy próbowali zagadkę rozwiązać, a wtedy może uda nam się tę zagadkę rozwiązać szybciej. No o to chodzi, bo już powinniśmy przejść dalej, już powinniśmy o tej zagadce zapomnieć, także miejmy nadzieję, że ktoś z Was, widzów, zaraz uwolni mnie od tej zagadki i będziemy mogli przejść dalej. Nawet 4000 do wygrania. Spróbujmy, postarajmy się rozwiązać tę zagadkę, bo czekają kolejne zagadki i czekają pieniądze na Was, no właśnie, na kogoś, kto czuje się jeszcze na siłach mimo tak późnej pory, żeby radzić sobie z zagadkami, żeby je rozwiązywać i do tego sprawnie. No ja wiem, że może dużo wymagamy, ale słuchajcie, im szybsze tempo, tym więcej zagadek w programie, tym więcej osób wygrywa, stąd to nasze narzucanie czasami Wam tempa czy czasu zagadki. No. Im szybciej, tym lepiej, tym więcej osób wygra. Nawet 4000 zł. W tym momencie padła propozycja ze strony reżysera. Chcę Wam wynagrodzić starania, bo wie, że już jest trudniej i że o tak późnej porze też ciężko zmobilizować się do rozwiązania zagadki. Także miejmy nadzieję, że te pieniądze, że te 4000 zł sprawią, że będziesz przyjemniej zabierał się za zagadkę. Czy zabierać się teraz za zagadkę to chyba trochę za późno. No, mam nadzieję, że już zabrał się ktoś z Was za nią wcześniej, a teraz po prostu ucieszy się z faktu, że ma szansę wygrać więcej pieniędzy. Nawet 4000 zł czeka. 704 304 310. A, reżyser mówi, no dwie minuty i kończymy zagadkę. To pomagało przy poprzednich zagadkach, więc sprawdźmy, czy to ograniczenie czasowe sprawdzi się też przy tej nieco trudniejszej zagadce, ale wciąż w tej samej kategorii. No, za chwilkę się przekonamy, bo zegar tyka, a ja nasłuchuję dźwięku telefonu. Kto następny? Bo już kilka osób wygrało. No, może nie jest to jakieś zawrotne tempo. W ciągu dnia podejrzewam, że łatwiej byśmy się za takie zagadki zabierali. No, do tego długi weekend, więc pewnie jakieś plany wyjazdowe. No, niewiele osób mogło sobie pozwolić na to, żeby przed telewizorem o tej porze być. Także jeżeli Ty jesteś, próbuj. Próbuj, bo można wygrać nawet 4000 zł. Dużej konkurencji nie masz, a czas nam się kurczy, więc dobrze by było, gdybym usłyszała telefon tutaj jak najszybciej. Minuta 20. Minuta. Pół minuty. No, zostały nam sekundy, 20 dokładnie, a jeszcze nie usłyszałam telefonu. Mam nadzieję, że jest do studia w
drodze ktoś, kto już ma przygotowaną odpowiedź. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... I? No, jeszcze jest szansa. Czas minął, ale jak widzicie, zagadka jeszcze tutaj jest na ekranie, także jeżeli ktoś teraz wybiera numer, zdążę tutaj taką osobę usłyszeć. Nawet 4000 zł do wygrania. No, sami przyznacie, że szkoda by się było poddać. Szczególnie jeżeli znasz odpowiedź. 704 304 310 to numer do studia. Kto już wie, jak brzmi to przysłowie? Nawet 4000 zł do wygrania. Kto próbuje sięgnąć po te pieniądze? Kto rozszyfrował to przysłowie i wybiera numer do studia? No i jeszcze jest szansa. Jeszcze raz podyktuję numer. Kto gotowy, ma to przysłowie, czy to w głowie, czy zapisane na kartce, niech wybierze numer razem ze mną. 704 304 310. Słuchajcie, trzeba się pospieszyć. Ja wiem, że jest późno, że trudno się zagadki o tej porze rozwiązuje, szczególnie kiedy no, długi weekend, przynajmniej dla części z nas, no to jakoś inaczej ten czas spędzamy, a w nocy zazwyczaj odsypiamy te intensywnie spędzone dni. No ale reżyser już tutaj próbuje mnie popędzać, mówi, no Ewa, już dawno powinna być kolejna zagadka. No ja wiem, ale ja do Was zadzwonić nie mogę, to ktoś z Was musi podjąć tę decyzję, wybrać numer do studia i podzielić się z nami odpowiedzią. Do tej pory tego telefonu nie usłyszałam, więc nie wiem, czy nie poradziliście sobie z zagadką, czy po prostu nie ma komu próbować, bo jest późna godzina, po drugiej nie ma nikogo, kto mógłby się z zagadką zmierzyć, czy po prostu ta garstka osób, które jeszcze kojarzą coś takiego jak przysłowia, spróbowała swoich sił i jeszcze sobie z zagadką nie poradziła. Nie wiem, dopóki nie słyszę telefonu, to nie wiem, czy ktoś tam jest po drugiej stronie ekranu, czy ktoś sobie poradził z zagadką, czy nie. Wiem, że proponuję duże pieniądze, bo nawet 4000 zł, więc naprawdę liczę na to, że ten telefon usłyszę tutaj jak najszybciej. Kilka osób już wygrało przy poprzednich, prostszych zagadkach, bo tam mieliśmy wszystkie litery podane, tyle że były pomieszane. Tutaj mamy te kilka liter wstawionych już w tych miejscach, w których mają się pojawić w danych wyrazach, natomiast resztę liter musimy sobie uzupełnić sami, więc o tyle większe jest to wyzwanie, ale może ktoś już sobie poradził? Jeżeli tak, 704 304 310. Nawet 4000 zł do wygrania. No to nie jest łatwa zagadka, ja wiem, bo gdyby przysłowia to było coś, o czym wciąż dobrze pamiętamy, z czego często korzystamy, no to faktycznie szybciej spodziewałabym się telefonu. Ale kto w tych czasach używa przysłów? No jednak coraz mniej osób, coraz rzadziej te przysłowia słyszymy, więc
coraz częściej po prostu wypadają z naszej pamięci. Komu nie wypadły wszystkie i już wie, jak brzmi to przysłowie. 704-300-4310 do wygrania nawet 4000 zł. Kto nie śpi i próbuje skorzystać z szansy na wygranie tak dużych pieniędzy? No za taką kwotę już można sobie planować jakieś wakacje, a wakacje przecież tuż. I to taki, myślę, porządny wypad, no, za 4000 zł. Ale dobrze, bo teraz niepotrzebnie się tutaj skupiamy na tym, na co przeznaczymy pieniądze, a przecież teraz najważniejsze to skupić się na zagadce, rozwiązać ją, a czas na zastanawianie się nad tym, na co wydamy pieniądze, jeszcze na pewno będzie. 704-300-4310. Jakie to przysłowie? Oj, chyba za trudne jak na tę porę, Piotruś, wiesz? Reżyser mówi, dobra, to daję 5 chwil. Dobrze, to czy na te 5 chwil możemy powiększyć tę zagadkę, tak żeby widzowie mieli szansę przyjrzeć się tylko tym literom tutaj wpisanym, żebyśmy mogli... No właśnie. Popatrzcie, powiększyły się trochę te litery. Teraz macie tutaj tę zagadkę jak na dłoni. Jeżeli wolicie podejść bliżej do telewizora, bo nie widzicie wyraźnie tych liter, proszę bardzo, wszelkie chwyty dozwolone. Ważne, żebym w ciągu tych 5 chwil usłyszała telefon. ...704-304-310, to numer do studia. Ale zanim wybierzesz numer, upewnij się, że udało ci się zagadkę rozwiązać. Cztery chwile. Kończymy zagadkę. Ktoś z Was, kto trafi tutaj do studia, oby jak najszybciej i poda poprawną odpowiedź, wypowiadając to przysłowie, ma szansę wygrać nawet 4000 zł. No ale niestety zostały nam też 4 chwile i w tym czasie musimy sobie z zagadką poradzić. Ona już za długo jest z nami, także dobrze by było, gdybyśmy przeszli dalej. Mam nadzieję, że już tym razem reżyser przy kolejnej zagadce odpuści nam tę kategorię i spróbujemy czegoś innego, czegoś prostszego, co jest bardziej przyswajalne przez nasz zmęczony umysł o tej porze. Trzy chwile. Przyglądacie się zagadce, analizujecie jeszcze raz ten cały diagram, żeby wiedzieć, jak tutaj wpisać to przysłowie. Upewniacie się, czy znaleźliście to przysłowie i czy ono brzmi dokładnie tak, jak powinno brzmieć, czyli każdy z tych wyrazów się zgadza. No to jeżeli tak, zapraszam do studia. To, że mnie nie widać, to nie znaczy, że mnie tu nie ma. Ja cały czas jestem w studio i czekam na telefon od kogoś z Was. Po prostu chciałam, żebyście mieli okazję przyjrzeć się tej zagadce tylko i wyłącznie, żeby Was tutaj nic nie rozpraszało, no i żeby przede wszystkim te litery były troszeczkę większe. Także ta zagadka trochę się powiększyła. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. No o takiej porze myślę, że nawet taki drobiazg jak lekkie powiększenie zagadki może nam pomóc w jej rozwiązaniu. Późna pora, zmęczone oko, zmęczony umysł, także faktycznie miejmy nadzieję, że to pomoże. Kto już wie, jak brzmi to przysłowie?
Bo tak jak mówiłam, mimo że mnie nie widać, cały czas jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was. No, nie słyszę jeszcze telefonu, więc domyślam się, że się jeszcze zastanawiacie. No, chyba, że wszyscy poszli spać i ja tutaj po prostu czekam na telefon i się nie doczekam, jeżeli nikt nie podjął wyzwania. No, mam nadzieję, że jednak nawet jeżeli to są pojedyncze osoby, to jeszcze ktoś tam jest i próbuje się z zagadką zmierzyć. Szkoda by było, gdybyśmy prezentowali zagadkę, a wszyscy by spali, bo jest zbyt duża nagroda do wygrania. Nawet 4000 zł. Po tyle pieniędzy można sięgnąć, więc kto nie śpi, ma szansę wygrać te duże pieniądze. Tylko kto próbuje? Bo czas biegnie, a ja jeszcze nie usłyszałam telefonu. No, śmiało. Czy ktoś już poradził sobie z zagadką? No bo dzień nas zastanie tutaj. A byłoby szkoda. Kolejne zagadki czekają. Dwie chwile. No wiecie, że nie mamy nieskończenie wiele czasu. Ten program ma swój określony czas, także im szybciej przejdziemy do kolejnej zagadki, tym więcej ich rozegramy. No. Mi zależy na tym, bo dzięki temu będę mogła Wam rozdać więcej pieniędzy, dzięki temu więcej osób w programie wygra. Także mam nadzieję, że kto wie, jaka jest odpowiedź, to nie trzyma tej odpowiedzi dla siebie, tylko wybiera numer do studia, żeby się z nami tą odpowiedzią podzielić. No i uwaga, ostatni moment. No i uwaga, czas minął. Zagadka wróciła do swoich pierwotnych rozmiarów, a ja mam nadzieję, że ktoś z Was w tym momencie chwycił za telefon i wybiera numer do studia. Rozwiązujemy zagadkę. Najwyższa pora, żeby to się wydarzyło. Nawet 4000 zł do wygrania. 704 304 310. To numer do studia. Mam nadzieję, że usłyszę telefon lada chwila. No, czy ktoś wybrał numer razem ze mną? Bo jeszcze nie usłyszałam telefonu. 704 304 310. No, słuchajcie, budzimy się, kończymy zagadkę, bo naprawdę za długo jest z nami. Obawiam się, że jeżeli ktokolwiek wytrwał do tej pory przed telewizorem, ale czeka na prostsze zagadki, to po prostu może się nie doczekać, jeżeli nie usłyszę teraz telefonu od kogoś, kto poradził sobie z tą zagadką. Zakończmy ją wreszcie, przejdźmy dalej. Thank you.
Chyba wszyscy śpią, reżyserka. No bo myślę, że już słyszałabym odpowiedź. No mimo, że to trudna zagadka, więc na pewno jeżeli niewiele osób jest przed telewizorem, to te nieliczne osoby potrzebowały więcej czasu na zastanowienie się. Jest późna pora, więc nie myśli się tak szybko. Do tego ta kategoria, przysłowia. No, jednak no, coraz mniej tych przysłów pamiętamy. Może faktycznie trzeba było zaserwować coś prostszego, może jedno słowo, albo jakieś zagadki takie, przy których no, nie potrzebujemy spędzać więcej czasu. Tak, ja wiem, że do wygrania nawet 4000 zł. Ja wiem, że takich pieniędzy nie mógłby reżyser zaproponować przy tych prostszych zagadkach, ale no, z drugiej strony serwować coś trudniejszego i się nie doczekać odpowiedzi, no to wtedy bez względu na to, jakie pieniądze zaproponujemy, to i tak nie ma znaczenia. Reżyser mówi, wiesz co, Ewa, no jedyne, co mogę zrobić, to pokazać wszystkie pierwsze litery tych wyrazów. No i reżyser z bólem nam tutaj podpowiada te litery, dlatego że mówi, no nawet 4000 zł do wygrania. Musi tutaj być jakieś wyzwanie, ale niech będzie, skoro do tej pory nie usłyszeliśmy telefonu, może faktycznie jest za trudno. A teraz mamy 2 minuty. Pojawiły się dodatkowe litery. Miejmy nadzieję, że komuś to pomogło, ułatwiło sprawę. Czas, start. Odliczanie trwa, a ja czekam na telefon. 704 304 310. No jeszcze ktoś zdąży. Pytanie, czy ktokolwiek poradził sobie z zagadką. No minuta i 40 sekund nam zostało, to nie jest czas na przyglądanie się zagadce. Ten czas już mieliśmy, kiedy zagadka była na pełnym ekranie, mogliśmy się jej spokojnie przyjrzeć. Fakt, teraz pojawiło się kilka dodatkowych liter, więc może zerkasz na tę zagadkę raz jeszcze. Może coś zaświta w głowie, ale przypominam, że czas biegnie. Została nam minuta i 20 sekund, także czekam na telefon. To jest w zasadzie czas na wybieranie numeru do studia. 704 304 310. Kto sobie poradził z tą zagadką? Jest chociaż jedna osoba? Minuta. Pół minuty. No i za chwilę wszystko się wyjaśni. O, najwyższa pora. Słuchajcie, za długo ta zagadka jest z nami. Wiem, że jest trudno, może reżyser przesadził i dał za trudną zagadkę, ale no, nadeszła pora, żebyśmy naprawdę już ją rozwiązali. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i to przysłowie to. No kto wie? No długie to przysłowie, ale długie to nie znaczy nieznane. Może tego się przestraszyliście i po prostu nikt nie spróbował rozwiązać zagadki. No byłoby szkoda. No, czy usłyszę telefon? Bo to jest ten moment. 704 304 310. Jeszcze się nie pokazało rozwiązanie, także każdy z Was, kto próbuje, ma szansę. Tylko jak brzmi to przysłowie? Kto już wie? Nawet 4000 zł do wygrania.
za trudna zagadka, za długie przysłowie, za późno. No, nie wiem, który z tych czynników jest tutaj najistotniejszy, a może każdy po trochę, no bo nie słyszę jeszcze telefonu. Mimo, że reżyser zaproponował naprawdę duże pieniądze, mimo, że dorzucił nam tu kilka liter w tym diagramie, wciąż nie usłyszałam odpowiedzi. Czy jest ktoś, kto sobie jednak poradził? No bo szczerze mówiąc, zaczynam tracić nadzieję. Tak duże pieniądze do wygrania, nawet 4000 zł, a jeszcze nie usłyszałam telefonu. Chyba jednak faktycznie wszyscy śpią, chcą być wypoczęci, bo jakoś intensywnie spędzają ten długi weekend w ciągu dnia. Słuchajcie, szkoda by było teraz zmieniać zagadkę. Naprawdę byłoby szkoda. Do wygrania nawet 4000 zł. No i co, tak po prostu odpuścić? No ale jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi, no to jakąś decyzję reżyser będzie musiał podjąć. Nawet 4000 zł do wygrania. Wciąż szansa jest. Wciąż nie usłyszałam telefonu i z sekundy na sekundę zaczynam tracić nadzieję na to, że to się w ogóle wydarzy, no bo nie wiem, kto jeszcze przed telewizorem jest, o ile w ogóle ktoś. A zagadka wciąż z nami. No i te 4000 zł. No, tego byłoby mi najbardziej szkoda, gdybym nie usłyszała telefonu. Można wygrać nawet 4000 zł. Naprawdę nikt nie skorzysta z tej szansy? Czy jednak jest ktoś, kto poradził sobie z tym przysłowiem? Może dopiero teraz? Śmiało. Jeszcze tu jestem, jeszcze jest ta zagadka. Nie została jeszcze zmieniona, to znaczy, że możesz wygrać nawet 4000 zł. Tylko czy dajesz sobie tę szansę, czy próbujesz, czy wybierasz numer do studia? 704-300-4310. No ktoś musiał sobie poradzić. Jedna osoba, która zna to przysłowie i biegniemy do kolejnych prostszych zagadek. To co? Usłyszę telefon? Reżyser chyba łudził się, że to długi weekend, więc może są przed telewizorem osoby, które mogły dzisiaj wyjątkowo pozwolić sobie na to, żeby dłużej posiedzieć, bo jutro być może mają wolne od pracy czy od jakichś tam dodatkowych zajęć. Ale ja myślę, że z drugiej strony, jeżeli ktoś zaplanował sobie ten cały długi weekend i spędza go jakoś intensywnie, no to nie siedzi w nocy przed telewizorem, tylko wysypia się, żeby rano być gotowym. No dobrze, co tutaj się dzieje? Słyszę jakieś hałasy, nie hałasy. Ja myślałam, że te fanfary to dlatego, że już być może ktoś z was wybiera numer do studia. A reżyser mówi, no
No teoretycznie tak, no bo musimy kończyć program, także te fanfary już są dla zwycięzcy, który miejmy nadzieję zdąży się tutaj pojawić. No, ponieważ kończymy program, nie zdążymy zaprezentować kolejnych zagadek, także kto czekał na coś łatwiejszego, szkoda, bo już dziś nie będzie mógł się z zagadkami zmierzyć. Takie osoby zapraszam jutro o tej samej porze, czyli o 1:15. Natomiast dzisiaj jeszcze, to zależy od Was, mogę usłyszeć telefon z poprawną odpowiedzią i mogę i nawet chcę bardzo oddać Wam nawet 4000 zł. Tylko czy jest ktoś, kto poradził sobie z tym przysłowiem i jeszcze w tym programie dziś zdąży tutaj do mnie trafić? Bo skoro kończymy, to tego czasu nam wiele nie zostało. Więc jeżeli wiesz, jakie to przysłowie, wybierz numer. Daj sobie szansę, żeby sięgnąć po tak duże pieniądze. 704-304-310. Śmiało, pospieszmy się, bo reżyser mówi, no więcej pieniędzy nie zaproponuje, bo to i tak duże pieniądze. Także musimy się pospieszyć. No. No, ułatwić zagadki nam bardziej nie ułatwi. Reżyserka, a może ponieważ kończymy program, da się tę zagadkę jeszcze na tę ostatnią chwilę, tak na pełnym ekranie, dosłownie na chwilę, żeby widzowie się przyjrzeli po raz ostatni. Co może to pomoże, tak jak jesteśmy zmęczeni, rzucić okiem jeszcze raz? Da się? To co? Pomogłam? Pomogłam troszeczkę. No, wiem, że to jest późna pora, więc takie powiększenie zagadki to niewielka pomoc, bo jeżeli nie ma nikogo przed telewizorem o tej porze, to żadna pomoc. Ale może jest ktoś, kto chciał tak zerknąć w ostatnim momencie i upewnić się co do tych liter i czy wszystko się zgadza. Jeżeli tak, zapraszam do studia. Ja już mam przygotowaną kopertę, także jestem gotowa, żeby usłyszeć telefon od kogoś z Was. Wygrać można nawet 4000 zł, ale trzeba się pospieszyć. Kończymy zagadkę i kończymy program. No, szkoda, że nie udało się tej zagadki rozegrać wcześniej, bo miałam nadzieję, że przejdziemy do tych prostszych. Wtedy nie martwiłabym się, czy usłyszę telefon pod koniec programu, czy nie usłyszę. A zawsze, kiedy prezentujemy te trudniejsze zagadki, mam te obawy, bo wiem, że jest późno, wiem, że niewiele osób jest po drugiej stronie ekranu, także zawsze jest to ryzyko, że po prostu albo wszyscy śpią, albo ci, którzy spróbowali się zmierzyć z zagadką, po prostu sobie z nią nie poradzili. Ja mam nadzieję, że jest taka jedna osoba, która wie, jaka jest odpowiedź, bo jedna osoba wystarczy. Naprawdę nie czekam na tłumy i tłumów się nie spodziewam. Jedna osoba, która wie, jak brzmi to przysłowie. Można wygrać nawet 4000 zł, tylko trzeba dać sobie szansę. 704-304-310. No, czy usłyszę telefon?
To, że to jest długie przysłowie, wcale nie musi świadczyć o tym, że to jest mało znane przysłowie, bo tak niektórzy sobie interpretują. Widzą, że przysłowie długie, to mówią, a nie próbuję, bo pewnie nie znam, pewnie jakieś mało znane. To wcale nie musi oznaczać, że jest nieznane, no po prostu jest długie, ale może ktoś sobie z nim poradził. Miejmy nadzieję, że tak. Nawet 4000 zł do wygrania. Jeżeli czekacie na to, że coś tutaj się zmieni, że może reżyser dorzuci jeszcze jakieś litery albo zaproponuje więcej pieniędzy, nie. Słuchajcie, to jest ostateczna oferta, także jeżeli znasz odpowiedź, nie ma na co czekać. Teraz wybierz numer do studia, bo może się okazać, że jeżeli dopiero za chwilę się zdecydujesz, to albo ktoś cię wyprzedzi, albo po prostu nie zdążysz, bo będzie już po programie. Reżyser mówi, że nie może już dłużej czekać. Może zaproponować jedynie 40 sekund, 45 sekund na szybkie wybranie numeru do studia, bo tu już o zastanawianiu się nad zagadką nie ma mowy. To jest czas dla kogoś, kto wie. Dobrze, 30 kilka sekund, także wybieramy razem numer, no i mam nadzieję, że usłyszę tutaj kogoś z poprawną odpowiedzią. 704 304 310. No, czy ktoś wybrał numer razem ze mną? Bo zostało 20 sekund. Trzeba się pospieszyć. No, uwaga. Sekundy. A jeszcze nie słyszę telefonu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Słuchajcie, kończymy program. Nie usłyszałam jeszcze telefonu, ale jak widzicie, rozwiązanie się jeszcze nie pokazało. Także reżyser też daje nam tę szansę, że może ktoś jeszcze zdąży. No, nie mamy wyjścia, bo nie zdążymy teraz zmienić zagadki. Także jeżeli jest ktoś, kto sobie poradził z tą tutaj zagadką, to mam nadzieję, że zdąży trafić tutaj do studia. 704 304 310. Sporo czasu poświęciliśmy tej zagadce, także mam nadzieję, że usłyszę telefon, bo przynajmniej będę wiedziała, że warto było czekać. Dobrze, słuchajcie, musimy kończyć, więc proponuję 3 chwile i mam nadzieję, że w tym czasie usłyszę telefon. Gotowi? Uwaga, 3. Jakie to przysłowie? 2. Jeden szybki telefon i możesz być bogatszy o nawet 4000 zł. Tylko jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie dzwoń. Nie dzwoń, bo nie będę ci mogła oddać pieniędzy. Muszę usłyszeć poprawną odpowiedź. Jak brzmi to przysłowie? Kto wie? Wybrałeś numer raz. No, czasami trzeba sobie dać tę szansę wybrać numer ponownie. Jeszcze jest szansa. Zostały te 2 chwile, także jeszcze ktoś zdąży. Nawet 4000 zł do wygrania. Nie przegapcie szansy na wygranie tak dużych pieniędzy. O ile jest ktokolwiek przed telewizorem. Jest przed 3, więc no wcale bym się nie zdziwiła, gdyby wszyscy smacznie chrapali o tej porze. Przysłowie. No, dziedzina, która odchodzi w niepamięć, ale może ktoś jeszcze niektóre z tych przysłów zna i rozszyfrował to tutaj. Udało się czy nie?
czy mam się pożegnać bez zwycięzcy? No byłoby naprawdę szkoda. Gdybym proponowała mniejsze pieniądze, no to rozumiem, że ktoś o tej porze nie próbuje sięgnąć po wygraną, już wygodnie przed telewizorem sobie zasypia i nie chce, nie daje sobie szansy. Ale nawet 4000 zł, no szkoda by było się poddać. Czy jest jedna osoba, która sobie poradziła z zadaniem? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, kto pod kim dołki klepie, ten sam nie spada. I to jest bardzo dobra odpowiedź. 100 zł jest już pana. A teraz walczymy o resztę. Jest pan gotowy? No, spróbujmy. No to uwaga. Makak to rodzaj małpy czy psa? Małpy. Który polski bokser miał pseudonim ringowy Tiger? Michał Czewski? Tak. W którym brazylijskim mieście znajduje się posąg Chrystusa Odkupiciela? O matko, nie wiem. Taki największy Chrystus! Na pewno pan wie. To w niebie chyba. No to na pewno, ale taki na ziemi to gdzie? Szkoda, Rio de Janeiro. Na pewno pan wiedział. Chociaż... podobno ten w Świebodzinie większy, ale no, tego nie sprawdzałam. Może wy tak. Życzę wam kolorowych snów i serdecznie zapraszam na jutrzejszy program. Do zobaczenia o 1:15.